wywalczone punkty w ostatnich minutach. Powiedz mi, jak ocenić dzisiejszy mecz? No myślę, że mecz gdzieś w pierwszej połowie nie ułożył się po naszej myśli. Czerwona kartka, później stracona bramka. Raków przejął inicjatywę, prowadził grę, kultura gdzieś była po ich stronie. Natomiast myślę, że dobrze broniliśmy w kompakcie, blisko siebie, z komunikacją, z dużą asekuracją. To spowodowało to, że nie straciliśmy drugiej bramki, co było według mnie kluczowe. Druga połowa troszkę inna. Mecz się wyrównał po czerwonej kartce zawodnika Rakowa. Próbowaliśmy gdzieś tą piłkę puścić, rozgrywać cierpliwie, czego efektem też była sytuacja w końcówce, rzut karny i dopisujemy naprawdę cenny punkt. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta pierwsza dla nas czerwona kartka? Pierwsza dla nas, tak? Znaczy ja nie widziałem do końca z ławki, to z tego co tam mówili, no nie do końca gdzieś mocna żółta, ale na pewno nie czerwona. W końcu widzimy cię w drugiej połowie już w zamian za Artura. Jak to jest wrócić? No na pewno dobrze wrócić. Ciężko gdzieś pracowałem na to, żeby wrócić do tego składu. Dlatego mówię, no mamy nie za szeroką kadrę, każdy musi być pod prądem, bo tych meczów jeszcze zostało. Każdy mecz jest jak finał, walczymy o życie i tutaj każdy jest potrzebny i w tym kluczowym momencie musi wejść i dać drużynie sygnał. Powiedz mi, jakie uczucia towarzyszą ci podchodząc do jedenastki? Już nie pierwszy raz strzeliłeś bramkę. No tak, duże emocje, duża odpowiedzialność przede wszystkim, to jest myślę, że dobre słowo, by to określić, no bo tak jak mówię, druga połowa, myślę, że ta końcówka, zasłużyliśmy na tą bramkę i też wiemy, jak te punkty są nam potrzebne i to jest gonitwa jedna wielka, bardzo chcemy się utrzymać i dziękować Bogu, że ta bramka padła i punkt myślę bezcenny w końcowym rozrachunku. Te dzisiejsze 45 minut w kolejnym pojedynku z Piastem, bo tam wyjdziesz już jakby od 15 minuty jako podstawowy, dały ci trochę takiej boiskowego spokoju? No zobaczymy, kadra jest szeroka z tamtego momentu, bo mogą grać w tym meczu zawodnicy, którzy na tamten moment byli w kadrze, także to decyzja trenera, nie jest powiedziane, że ja wyjdę, no tu już nic nie zakładajmy. Natomiast no też ciężki mecz przed nami, Piast Gliwice to jest dobra drużyna jak każda w tej lidze, ale pojedziemy tam powalczyć. Chcąc utrzymać się w tej lidze, przede wszystkim musimy wygrywać mecze i to jest najważniejsze, dlatego pojedziemy po 3 punkty.